Przede naszczelem tuż przed tradycyjną Wigilią, to jednym z popularnych gazet doczono pytał Zbigniewa Brazniewa. Zatytułowano moje kolędy na koniec wieku. Dwie z nich chcemy dzisiaj zaśpiewać. 17年前，在平安夜前夕，在一份销售量高的报纸中提及到了作曲家纽泽贝·普莱纳斯的专辑。 该专辑名称为《世界末的圣诞颂歌》 My Christmas Card at the End of the Century 我们今天要为大家演唱该专辑中的两首歌曲 Polskie tradycje przy Wigilijnym stole przygotowujemy jedno puste mieście z pustym talerzem i sztućcami Przypomina ono tych, którzy odeszli i tych, którzy są samotni Treść kolędy dla nieobecnych nawiązuje do tej właśnie tradycji. 我们首先要演唱的歌曲为缺席者的圣诞颂歌。这首歌曲将会唤醒大家对于逝者们的思念。按照波兰的传统，在平安夜的餐桌上，人们会为逝者们腾出一个空位，再放上空盘子和餐具来表达对他们的思念。 Kolenda dla Piotra przywołuje prawdziwy obraz Bożego Narodzenia. Który nie ma nic wspólnego z komercyjnym Bożym Narodzeniem, Świętym Mikołajem i świątecznymi zabawami. 下一首歌曲为献给你的圣诞颂歌。这首歌曲所想要表达的即是圣诞节的真理，而不是经由商业包装化后只有圣诞老人、圣诞礼物、圣诞派对的圣诞节。 这首歌曲融入了基督教哲学家和神学家托马斯·莫顿充满诗意的精神。托马斯·莫顿道：“无家可归的上帝，你是在黑夜中，他身无分文，甚至没有可以避风的地方。在流放的路上，孤单地美丽的孤单地躺在美丽的星空下，而后远潜入梦乡。毕竟，耶稣是在极尽孤独幽暗的夜晚中所诞生的。” Kołysanka Józefa skomponowana przez Piotra Czukowskiego jest wzruszającą kołysanką śpiewaną dziecku przekłaniającego i zatroskanego ojca. 第三首歌曲为约瑟夫的摇篮曲，其作者为彼得·库格夫斯基。这首扣人心弦的摇篮曲是耶稣在城市的父亲特别唱给幼小耶稣听的，是一首充满着父爱和关怀的摇篮曲。 而该曲也为我们揭开圣诞节神秘的面纱。 Są z nami choć w innej postaci.
Thank you.
Jeszcze chwilę dziś spokojnie śpi. To niezwykły jak majestat nieba mieści się w ramionach mych. Co za szczęście być dla ciebie, tato, przez tych parę chwil. Dziękujemy wszystkim za obecność. Życzymy wszystkim spokojnie i radosnie świąt. Wszystkiego najlepszego. 再次感谢大家带着圣诞精神观赏我们的演出。最后祝大家有个平安快乐的圣诞节。圣诞快乐。